Biała ponownie na stadionie Polonii. Dzisiejszy kapitan Górnika na Konwiktorskiej spędził dobrych kilka lat i zawsze minę wspomina ten okres. O tym, że przywdziewał on kiedyś czarną koszulkę, pamiętali także kibice. Co ciekawe, również ci najmłodsi. Dźwigała pojawił się na boisku oczywiście w podstawowej jedenastce. Zabrakło w niej za to Probierza i Lekkiego oraz Kampki. Do Warszawy nie przyjechał w ogóle kontuzjowany Kuźba. Po raz pierwszy na wiosnę w wyjściowym składzie znalazł się za to inny, były polonista Piotr Rocki. Gospodarze o dziwo z Mikulenasem, który miał pozować za kartki. Polonia złożyła jednak odwołanie, twierdząc, że w Lubinie dostał ją niesłusznie i osiągnęła oczekiwany skutek. Ten sam manewr próbowano zastosować też wobec innego kartkowicza Bąka, ale najskuteczniejszy strzelec warszawian nie miał tego szczęścia i mecz obejrzał z trybun. Spotkanie, które miało być spotkaniem kolejki w pierwszej połowie, zwyczajnie rozczarowało. Piłkarze prezentowali dosyć wakacyjną formę, co spowodowała być może upalna letnia pogoda. A jeśli upał, to najlepiej czują się w nim ciemnoskórzy piłkarze. W 33 minucie Emanuel Olisadebe zdobył swego pierwszego gola w polskiej ekstraklasie. Sposób był dosyć oryginalny, bo zdaniem części widzów Nigeryjczyk po prostu sfaulował w tej akcji Bledzewskiego. Bez względu na to, czy mieli rację, czy nie, chwalony ostatnio bramkarz Górnika nie popisał się, a Olisadebe zrobił to, co do niego należało. Świadkowie na trybunach też komentowali to w ten sposób. No, był to faul zawodnika Polonii na naszym bramkarzu. Nie mnie oceniać. Wydaje mi się, że bramkarz, który broni poza polem bramkowym, jest normalnym zawodnikiem. Była normalna walka w powietrzu. Nie sądzę, żeby Olisadebe faulował zawodnika. Walczył o piłkę tak samo jak i Bledzewski. I uważam, że błąd popełnił tutaj Bledzewski. Do przerwy było zatem 1-0 dla Polonii, ale wątpię, by Ryszard Kulesza i Zbigniew Boniek dyskutowali na temat tego, co działo się na boisku. Tym bardziej, że kilka rzędów wyżej siedział Jacek Dębski. W drugiej połowie skończyły się wakacje, a zaczęło widowisko, jakiego oczekiwano. Występujący w zasadzie bez nominalnego napastnika Górnicy ciągle nie potrafili zagrozić bramce Wojdygi, a Polonia grała nie tylko ładnie dla oka, ale i skutecznie. W 57 minucie gracz Wydas Mikulenas podwyższył na 2-0 dla gospodarzy, kończąc ładną akcję Dąbrowskiego, którą wmieszał się jeszcze Lewandowski. To już 7 gol Litwina w tym sezonie, a 5 zdobyty na wiosnę. A tak po tej bramce cieszyli się poloniści. Obrazek znany m.in. z igrzysk w Atlancie. W ten sposób świętowali zdobycze bramkowe Nigeryjczycy. Dziś w ten sposób cieszyło się 7 Polaków, 2 Litwinów i 1 tylko Nigeryjczyk. Górnicy zdobyli kontaktowego gola za późno, by myśleć o punktach. W 86 minucie strzelał Agafon, a lot piłki minimalnie zmienił jeszcze Tomasz Sobczak. Końcówka była popisem piłkarza, który swą pierwszoligową karierę rozpoczynał w Górniku, a dziś jest zawodnikiem Polonii. Wprowadzony w drugiej połowie Bartosz Tarachulski takich okazji jak ta miał więcej. W końcu udało mu się pokonać Bledzewskiego, dosłownie w ostatnich fragmentach ustalając wynik meczu na 3-1 dla Polonii. Do dziś na wiosnę Polonia nie strzeliła jeszcze 3 goli. To zasługa całej drużyny i wszystkich napastników, także tego, który zdobył 3. bramkę Bartosza Tarachulskiego.